Osobnoc robota, bo wciąż opowiemu. Osobnoc robota, ja wrócił bez siebie. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ze mną Dori, dzień dobry. I witam was w tych przepaskudnych okolicznościach przyrody, bo zrobiło się naprawdę brzydko za tym. Nie wiem jak u ciebie też jest paskudnie, czy dalej ładnie? Nie, u mnie dalej ładnie i gorąco. O, zazdraszczam. To znaczy, nie, że gorąco, bo już miałem dość gorąco. Bo jeżeli chodzi o temperaturę, teraz jest idealnie na dworze, ale leje. I ciśnienie padło. I kot mnie obudził dzisiaj o 6, bo nie wiedziała, co jest grane z tym deszczem. Dobra, możesz prowadzić, bo ja tu wiesz, ja się za bardzo nie będę ruszał, bo później w komentarzu usłyszę, że tego nie kliknąłem, tamtego nie kliknąłem, a wiesz, jak nic nie robisz, to nie można ci zarzucić, że zrobiłaś coś źle. Więc będę się tego trzymał. Będę się tego trzymał. No. Dobrze. Lecimy do Ram Refuge, tam mamy parę questów, sobie porobimy jakieś ciemno-niebieskie dzisiaj. Etherflight i to jest ten u góry, tak? Tak. Tak. W ogóle te skrzydła takie pod kolor zbroi są normalnie. Jakby to było się w tą stronę. Dograło. Tak, w tą stronę, a nie odwrotnie. A ja nie wiem, czy ty dostałeś, powinieneś dostać maila. Masz może kopertkę na maila u siebie? Yes, you have Android mail. Tak, mam. Mm-hmm. No dobrze, to potem sobie, albo za chwilę sobie odbierzesz, bo ci wysłałam też następny skin skrzydeł. Wow! Do kolejnej serii będzie, tak? Czy... Aha, bo tam mam jakiś skin skrzydeł tych steampunkowych, które się czaimy cały czas na steampunkową serię gdzieś kiedyś na przyszłość. Zium. Nenufary! Wielkie i wyglądały na drapieżne. Okej. Okay. Jesteś? Jestem. Nie słyszałem cię przez chwilę w ogóle i nie widziałem cię przez chwilę, ale okej. Okay. Dobrze, już. Myślałem, że mówię sam do siebie, a że ciebie wywaliło czy coś. Zazwyczaj jest w drugą stronę. No, odbierz sobie, to sobie też schowasz. Zgłębiam od Carnelli. No. Okej, okay, take all. Dobra, jest wzięte. To są takie, jak będziemy robić steampunki. Steampunkowe takie skrzydła. Mechaniczne. Superaście. Muchas gracias. Wrzucę je do skrzyni przy okazji. Mhm. Dobra, lecimy pobrać questy. Mówisz? Okej. Okay. Od tego. Sayakiki. Tak. Okej. Okay. Quest wzięty i przy... Tutaj z Kira jeszcze coś ma. Sekunda. Czekaj. Gdzie pobiegłaś? Tam. Nie. Co? Nie. Bo odpiąłem sobie go zamiast go przypiąć. To jest quest Selling Salvage. Ten, który tak zapaliśmy przed chwilą. Dobra. A ty pobiegłeś. Tu jestem. Tak, widzę. Tylko po prostu kliknąłem, żeby go przypiąć, a go odpiąłem. Ale to ten błąd się w moim mózgu pojawił z prostej przyczyny. Jak masz zapchany ten pasek, to one się pojawiają nieprzypięte na dole. Ja je musiałem klikać kiedyś, żeby je przypinać, a nie za dużo tak, questów. Tak. A teraz już tak nie jest, same się przypinają, no. Tak, jest odwrotnie i ten. Wziął. Dobra, to jeszcze jeden mamy tutaj. Ale musiałem się wytłumaczyć, żeby pokazać, że nie zlamiłem, że wiedziałem, gdzie jest różnica. Dobra, to mamy jeszcze dwa i na razie tyle. I'll do that. Dobra. Accept. No. I mamy, co mamy teraz jeszcze? To jak zanim ruszymy, to może pokażemy naszą niespodziankę. A możemy pokazać naszą niespodziankę? Tutaj? Myślisz, że to jest dobre miejsce? No, tak w lesie. Lisowo. Okej, dobra, to odpalamy. 3, 2, 1. Go! Jej! Mam większą głowę. No. A ty masz większe buty. Tak. Jestem lisem! Lisem w butach. Lisem w butach.
Prawie jak ten w butach. Dobra, biegniemy, bo ja chcę to zobaczyć w akcji. Czekaj, wyłączę UI i będę grał trochę bez UI. Jak wygląda mój lisek z kanonem, przepraszam? Lepiej być nie może. Pełnia szczęścia. I takie dwie kury popylają za nami. Tak. Ja na ich miejscu bym się bał. Wiecie, tak wyginęły Dodo. Ojej! Lisa ze skrzydłem! I ten ogonek! Dobra, pijemy te tutaj. Te tutaj? Dobra. No. Bum! Chyba trochę za długo przytrzymałem ten ładowanie, ale nie widzę teraz pasków z ładowaniem. A każdy sobie znowu ten quest? Możemy każdy sobie znowu ten quest, dobra. Bum! Tutaj jak będziesz biegał, to uważaj, bo tutaj takie jest jedno takie drzewo łazi, takie niby bosiowate, ale nie bosiowate. Aha, takie. Moment, czekaj, zrobiłem. A ja muszę mieć otwarty UI, żeby podnosić. Aha! Nie ma tak lekko. Możesz i jak masz, nie zmieniałeś, defaultowo jest pod C zbieranie luta, także. Ja to zaraz przetestuję. Po co ja go wyciszam, zanim on cokolwiek mi zrobi? Dobra. Nie wiem, czemu ja tak zlamiłem, ale tak, pod C jest. Ale nie, chodzi mi o to, że okno z lutem się nie wyświetla, jak mam wyłączony UI. No, nie. Niestety, nie można się cieszyć pełnią lisiego szczęścia. Zawsze coś, zawsze pod wiatr. No ja nie... Z autoataku pociągnąłem. Okej, nie było tego, nikt nie widział. Ja tam nie wiem, co ty tam robisz, ja sobie to piję. Zobaczysz, co tam robi. Zwykle szpędasz i psujesz, także... Oj tam, dzisiaj już tylko... Dobra, nie, dzisiaj też już coś zepsułem, to inna sprawa, to jest po prostu... Nie, to nie jest talent, bo to się zrobiło bez mojej wiedzy, ale to jest specjalny skill. To jest zdolność specjalna. Te uszy tak fajnie się na wietrze bujają. No. Powinienem robić lisie dźwięki, ale lisie dźwięki są, delikatnie mówiąc, nie... niedobre dla reklamy kanału. Ani mojego, ani twojego. Przy okazji zapraszam do Dori na kanał. Ale lisie dźwięki są... Znaczy, nie, czasem jak idziecie do lasu i słyszycie jakieś takie ptaki dziwnie ćwierkające w tle, to nie są ptaki, tylko to są lisy, które się między sobą komunikują, że ludzie idą. Bo lisy ładnie naśladują inne dźwięki. To tak jak każdy, kto ma kota, to wie, że koty nie tylko miauczą, koty robią też różne inne dźwięki. Dźwięki w stylu jakiegoś takiego furkotania, to lisy też to mają. Szczególnie jak słyszycie ptasie dźwięki, które nie dochodzą do was od strony drzew, tylko bardziej od strony krzaków gruntu. To wtedy to lisy są. Widzisz, jaki ten krajoznawczy odcinek? Mhm. No ostatnio dokarmiałem dzikie zwierzęta w lesie koło siebie, bo... Moja kota stwierdziła, że jedno konkretne, znaczy, bo ja mam różne świeże mięska dla niej i jedno uznała, że gardzi i że ona tego nie chce i w ogóle tego nie chciała ruszać, więc żeby tego nie wywalać do kubła, to poszedłem, to dałem do lasu i nim wyszedłem z zasięgu wzroku tego miejsca, gdzie to zostawiłem, to już widziałem, że dzikie zwierzątka się zabrały za to. Ale nie byłem w stanie powiedzieć, co to jest. Wyglądało jak skrzyżowanie Chopa Pracza z, nie wiem, kotem ogrodowym, ale... Mhm. Roll the dice! Ile ci tam jeszcze zostało, czy ty już wbiłaś? Ja mam jeszcze jeden. Aha. Ja mam jeszcze... 5? Ty się obijasz, no. Ja się nie obijam, właśnie jestem zdziwiony. A nie, niektóre mi puste wyskakują po prostu, może dlatego... A tak, no zawsze. Ja nie rozumiem. Nie, uderzam do tych ptaków i same pustaki, no.
O patrz, a ten akurat miał i mam tak. Mam 6 na 10. Jest jakiś 1. Ty już masz. A pamiętasz jak niedawno ci opowiadałam o tych lisach i tak je chciałeś, a to już co? No, chyba, że szybko zleciało. Patrz, no. Jeszcze tego mini peta potrzebuję, ale to będzie złe, bo ja wtedy z żadnym innym nie będę chodził. Bo nie będzie sensu chodzić z innym mini petem jak się ma lisa. O. A robisz daily? Jakby to powiedzieć, nie, od kiedy przeszliśmy do nowej krainy nie zrobiłem ani razu. Porażka, ja wiem. No widzisz, wydłuża ci się okres oczekiwania. No, nie muszę ogarnąć, bo szczerze powiedziawszy nie logowałem się codziennie do Iona właśnie od kiedy zmieniliśmy lokację, bo tutaj na początku było dla mnie za ciężko, żebym mógł się dostać po zrobienie daily. A teraz prawdopodobnie już bym sobie jakoś dał radę. Ale co, no. Tak. Ale nie wiem gdzie czego szukać, bo tam już miałem obcykane. Wiedziałem gdzie iść, wiedziałem czego szukać, wiedziałem co ubijać, gdzie ubijać, a tutaj jest wszystko nowe, nie? Tak, wiesz, że za 2 odcinki zmieniamy lokację znowu. No to w tym temacie! Ale cały czas spoko, mam wzięte to pierwsze daily, które wziąłem za pierwszym razem, jak wskoczyliśmy na tą lokację. Mam tylko iść z kimś pogadać, więc luz. Jeszcze go nie znalazłeś? Nie znalazłem, to znaczy no, nie siadłem szukać aktywnie w ten sposób. Okej, mam 10 na 10. Mhm. Dobra. No to fajno, to idziemy dalej. Lisie. O ja, a to teraz by cię wyglądało prześwietnie. Hej, co ci? Ojej! Jaka ta kurka mała się teraz wydaje? Ona nie była większa? No nie. Czy wydawało? A może ten kostium lisa się wydaje większa przez kostium lisa? Tak. A może przez moje uszy, bo jak ja stałem taki malutki przy tej kurce, to ona wyglądała na wielką, a ja teraz uszami sięgam prawie, wiesz, prawie tak duże jak ona jestem. Prawie. No dokładnie. Dobra, patatajaj! To ja cię gonię. Tylko zarzucę speeda. Gdzie mam tutaj? Gdzie zostaje? A, to są. Speed scrolle! Ta-ta-ta-ta-ta! Czekaj, what the heck? Gdzie ty jesteś? A, na skróty pobiegasz okay. Na górę? Mhm. Dobra, drzewko mnie goni, nie oglądaj się, biegnij! Nie! Już? Przestało? Poczekam. Goni mnie, ale to jest, wiesz, zapuszczone korzenie miała, więc idzie trochę wolniej. No, więc możemy schować broń w sumie. Chociaż nie, biegaj... Nie, no... Okej, teraz mnie Flora atakuje z kolei dla odmiany. Myślałam, że to już standard jest. A że mnie Flora atakuje? Tak, to tak, ale nie jak jestem lisem. Chociaż... Nie no, lisy też jedzą sałatki czasem, więc ten... Chyba, że z pomidorami to wtedy nie jedzą. Lisy z pomidorów nie. Czekaj, trzeba cię wyleczyć. O, to właśnie ta. Wow! Co my tu mamy? Czy my jesteśmy... Czy my jesteśmy tutaj, fragment. Gdzie tu latała świnka? Mhm. Okej. Okay. Bijemy? Nie. Okej, okay, no bijemy. Już cię zaatakował. No. I tutaj musimy jakieś fragmenty derby zbierać. Derby fragmenty. Derby to są, no, na przykład porozwalane budynki to będzie derby. To nie będzie to suspicious wreck? No nie wiem właśnie. Nie, tutaj jest. O, to co się świeci, widzisz? A, takie. Jest. Dobra, to ty łap jedną, bo zapewne one są ten... mapcowo zrobione. No. Aż się złożył normalnie taki OP teraz jestem. Jestem lisem, to dlatego. No. I moment, czekaj. Następnym razem jak zaatakuję przeciwnika, albo on mnie zaatakuje, to użyję raz tarczy, żeby nie było, że nie używam tarczy i uników nigdy. I będę miał to odhaczone z bucket list.
Tak, widziałam, Michał, ci tam już normalnie oczy mu krwawiły. No, komu... No, oj tam, no. Czekaj, opas. To... I jest, jest użyte, nie wiem czy w dobrym momencie, czy sensownie, ale było użyte. O. No, użyte było, bo ten i ci nie zrobił takiego damage'u, tak? A, to o to chodzi. No, w sumie okej. W tarczę walił, a nie w ciebie, nie schodziło ci życie. O. Jak on mógł takiego ślicznego liska w ogóle atakować? Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Ja tu przepraszam, ale Bulwers, który mnie zaatakował. Nie, ten mnie zaatakował, dobra. Jakiś tam treasure box leży, leży. Treasure box. Spodniesiesz zaraz. Co te treasure boxy tutaj? Są w nich treasury? A nie, to się niszczy? Okay. No. Z kanona. O, hajsy! Dobra, tego też zabijemy. Może byś se mógł podnieść. O, zdążył zdechnąć być. Ile mi tych fragmentów jeszcze potrzeba tak w ogóle? O, do 10. O kurczę, ja dopiero na trzecim jestem. Dramat. Gdzie one są? Mnóstwo ich tu jest. Czy jestem w stanie... O, tu jest jeden, tam jest drugi. Jestem się chyba w stanie przemknąć, nie agrując. Będę takim zwinnym lisem. Mhm. O, mały zwinny lis. Przeskoczył nad... Nie, brązowy lis. Brązowy zwinny lis przeskoczył nad leniwym psem, jakoś tak? We wszystkich tych programach tekstowych, jak pokazują czcionkę, to mi pokazują na tym kawałku tekstu. Już mam go po prostu dosyć. Nie wiem skąd to się wzięło, to chyba jakiś ten... filmik na YouTubie, jakiś taki stary klasyk, nie wiem co to jest dokładnie, ale coś takiego kiedyś chyba widziałem. Tak, okej. Gdzie jest kolejne to nie? A możemy zabić i tego na dukę Scratchera. Mnie to rozwaliła ta piosenka, co była kiedyś What the Fox Say. Jak można nie wiedzieć jaki głos mają lisy, to miał. To był Bulwers ogólnie. O, tu jest jeszcze dużo. O, mamy tutaj jeszcze tego Eduriza Crazy zabić. O, to dobrze. Mówisz? Czekaj, w twoją stronę się kierować? A, tam. Tak jest. Już tam idę. Już go atakujemy, czy jeszcze tego gościa z tyłu najpierw? Tego gościa z tyłu najpierw. No, ja atakuję już, jakbyś nie zauważył. Ten gość z tyłu to jest ten, a najpierw tego drugiego trzeba było, no. Właśnie tyś go wziął, tego Eduriza. Znaczy nie, też atakowałem tamtego. Zaatakowałem tego dopiero jak tamten padł. Będzie widać na nagraniu. Nie to, że tylko lamię. Czasem mi się zdarza mieć momenty. Nie było to teraz, ale mi się zdarza. Tu za domkiem masz jeszcze, widzisz? Święci się, podnoś. Gdzie za domkiem? Dobra, ja podniosę. Okej, ty podnoś. Ja idę łapać tutaj, bo tu jest ich dużo. Czy są całe? To już mam ich. Ja już mam wszystkie. 9 na 10 i również wszystkie mam. Teraz, moment, za chwilę. Trochę fal start, ale teraz. I dostanę disconnecta w ostatniej sekundzie. A, udało się. Ha, dobra. Dobra. Jeszcze, co mamy tu jeszcze? Silver Paw, jeszcze jakiś ten Silver Paw. Pau, pau, pau! To takie trochę indiańskie ten. O, jest lepiej w ten sposób. Balkanie. Czyżby to się coś jakoś pojawiało w jakimś określonym czasie, czy coś? Naduka. Bo ogólnie pokazuje mi tutaj, że dziś jest, ale go nie widzę. Bithoren, jakiś Krystri, Karnal, bla 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 bla. Też nie widzę.
To pewnie musi być jeden z tych kotkowatych mału, jakiś taki bosior, tylko że gdzie dokładnie on stoi, trzeba by go poszukać. Biegasz? Biegnę za tobą. Omijam faunę i florę. Przemykam się między kryształami świecącymi. Można by zajumać i do pokoju zamiast lampki nocnej, ale z drugiej strony nie da się zgasić. Jak włosy tego Hadesa z Herkulesa Disneyowskiego. Ej, kto mnie zgasił? To nie widzę. Nie! Biegnij, nie oglądaj się! Coś tam znowu zagrował. Okej, dobra. Jakbyś mogła, bo mnie tu trochę bardzo... Co się dzieje tam? Aha, trzech naraz, no świetnie. No, ale... Nie! Jeden mnie zagrował, przyciągnął i po drodze złapałem dwóch kolejnych. Uciekaj. Brawo. Tak. A tarczę używałeś? Zdążyłem użyć raz. Unik coś tego? Nie zdążyłem już tego. Za mało czasu mi dali. Ja rozmawiać chciałem, oni bili. Widzisz jakie dresy? To stukarki takie? No, takie mięśnie napakowanie, to wiesz. Już cię skrobię. Gdyby nie to, że w lesie mieszkałem, to bym powiedział, że blokersi. Już skrobię lisa. Akcept. Nie no, no frustration trochę. I ten uśmiech taki. O, masakra. Dobra, małymi kroczkami, rozumiem, okej? Okej, nie tak wolniej. Znaczy nie, on po prostu patrolował i się trochę zbliżył, ja biegłem za tobą i tak się nie kapnąłem, że koleś się zbliża i myślałem, że jestem na bezpiecznym, a nie byłem na bezpiecznym. Tak. Myślał Indyk o niedzieli, a w sobotę łap ucięli. O, tak. Czekaj. Teraz... Nie, moment, jeden mnie atakuje teraz. No nie zdążyłem znowu, no co ja zrobię, no. To ta twoja duża lisia głowa chyba. Tak, dokładnie. Widzą te uszy i chcą pogłaskać. Okej. Okay. Uśmiecham się, nic nie mówię, idę do przodu. No. Pozdrawiamy wszystkich oglądających w tym momencie. Aha, you cannot when you are moving too slowly. Okej. Okay. Kroll na bieganie. Właśnie się dowiedziałam, że nie mogę glidzić jak ten, jak jestem umrzyty. To już poprzednio się dowiedziałeś. Ale nie zakodowało mi się. Ale po takim faktycznie... upadku? Tak. Ale to było, no faktycznie tam było takie uuhu. Takie było, zjeżdżasz po tej ścianie i co to się dzieje? What is happening? I don't know. I do not understand. O, znalazłam. Czekaj powoli, żeby nie było, że będziesz musiała mnie odtrupiać jeszcze raz. Jesteś? Jestem. Widzisz go? Nie. Silver Paw na dole. A jest tu. Faktycznie widzę go. Tego jednego wcześniej, czy dwóch wcześniej? O dobra, po kolei może. Najpierw tego Scratchera, który idzie w naszą stronę. Nie przesadzajmy. Nie będę liczył na to, że tym razem nie zlamię. Okej, wszystko po kolei chcesz, dobra. Tak. Na bezpiecznie. Ja już tu umrzyłem i to w najgłupszy możliwy sposób. No bigo.
Wiesz, że masz więcej niż 1, 2, 3, nie? 4, 5, 6. Jak tamte są na cooldownie, to tak 4, 5, 6 też możesz przyciskać. Ale widzę, że ty tylko ten jeden tak męczysz, ten jeden cały czas. Że tak, nie... ja wiem, ale z drugiej strony za chwilę będzie boss, one mają długie cooldowny i chciałem zostawić te fajniejsze ataki na bossa, bo tutaj często jest tak, że ja zaczynam... Takiego bossa to jest też takie łatwe, że jeju. Ojoj, no ale ten... Ale jak ja zaczynam ładować te dłuższe ataki, to ty mi ubijasz, zanim ja zdążę ich użyć, więc... No, to się zazwyczaj tak kończy. To nie to, że ja nigdy ich nie używam, ja po prostu nigdy nie mam okazji ich użyć. Chyba już umrzycie mi zeszło. No, dobrze, chodźmy. Idę stąd? Idę stąd, bo tu źle jest. Tu mnie nie lubi. Tak. Same wymówki. No wiesz, ile lat praktyki? Wow. Kurek śmieszne nóżki pokazuje podczas lotu, ale nie otworzył mu się skrzydełka dziwnie. Właśnie. Mistrzu Kuraku, przybywaj. Nie zdążyłem, no ale dobra. Coś jeszcze? O Boż. No pewnie, że tak, no. Nie może być za lekko. No, już nam jakieś hajsy zostawił. Kinachy! Kina i skina. Tu, 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 tu. Ak. Okej. No co, no udajesz szugosa. No ja wiem, zastanawiałem się, jak robią z kolei te szulaki, ale nie kojarzę. Chyba nie mają nic na tyle charakterystycznego, żeby mi się za ten zakodowało w głowie. No nie. Bo chciałem wyjechać z szulakiem, a tu nie ma. Trzymam się w krok za... Jak coś zagrujemy, to wina moich uszu? Nie wiem. Mam większy zasięg na boki. No. Ej, to by było śmiechowe, jak na przykład wrzucasz tego skina, jako że masz większe uszy, to masz lepszy słuch i słyszysz moby chodzące dalej. Po prostu są podgłośnione dalej. Polewa. Ale why not? Jak ten mały lisek, ktoś mi w komentarzu, pewnie Michał, pisał, że ten mały lisek wykrywa przeciwnika, no, z wrogiej frakcji ludzi. Mhm. I to chyba w filmiku z Wildstara, czy jakimś innym nieajonowym gadałem o minisach. No, wykrywa. Jak jest blisko Elios, to pojawia mu się taki, no, syrenka taka nad głową, taki jak syrena na przykład. Policyjnym samochodzie i robi tak wiu. To czad. Mało użyteczne w PvE, ale tam dalej spoko. Oddajemy. Tylko raz zginęliśmy, robiąc ten quest, papka. Tylko raz. Ty zginąłeś, ja nie. No to jako kolektyw raz zginęliśmy. Znaczy pół. Are we safe now? No, we are not. Co mi bardziej potrzebne? Życie zapewne, znając życie. Chyba pierwszy raz tutaj cięcie było w momencie, kiedy się nic nie dzieje, bo zazwyczaj jak się z kimś tłuka, albo na bossie, albo umieram i w tym momencie kamerę mi wywala. Okej, okay, i mam jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Masz covering refugee, masz tracking supplies? Tak. Dobra. To jeszcze raz musimy, bo niestety przeoczyłam to, że tam trzeba było zagrać na jakimś flecie koło jakiegoś wraku. Ojej, czekaj, zarzucę sobie budki. A daily jest jasno niebieskie, okej, okay, bo daily mam nieoznaczone, dobra. Czeronimio!
O-o! A! Okej. Biegnij. Chociaż z drugiej strony, jak tak pomyślę, to jest trochę nie Teges, bo my jesteśmy pustynnym lisem i biegamy w lesie. Taki myk. Dlaczego pustynne lisy nie występują poza pustynią? Bo by je inne lisy, no, zjadły. Rude, te większe. Dużo. A takiego to ja sobie chciałam adoptować, zresztą dalej chcę adoptować. Ale są piekielnie drogie. I trudno je ogarnąć w domu. Niszczą wszystko. To oznacza, że zostanę ascetą. Powywalam wszystko. Czekaj, nie. Dobrze mówię, ascetą. Estetą to by było, że przemalowałbym pokój na inny kolor niż biały. Ascetą. Wywalę wszystkie zbędne meble, wszystkie rzeczy i będzie lis nie miał co niszczyć. Albo nie będzie mi przeszkadzał, że. Czekaj. Znowu. Flora. Chciałem użyć czwórki. Tak, teraz użyj. Teraz to już mam jedynkę ten. No bo zaczynam po kolei, no. Środka też można. Dobra, otwórz sobie kuba i masz tam taki flet. A jest coś takiego. Flute. Nie mogę użyć. O, kliknij na ten. A, na to. O. Nie zdążyłeś, nie? Nie zdążyłem. Kliknęło. Musi się poczekać. A to chyba więcej niż jedno takie leży. Czy nie leży więcej niż takie jedno? Flora. To chodzi o to, żeby z tego wyszedł refuge jakiś, szulak refuge. Ale tu tego będzie więcej zapewne. Bo widziałem tych suspicious reków, tak? To było być suspicious rek, to tu jest drugi, chodź. Dobra. I na 3-4, tak? Teraz ty graj, no. 3-4, a dobra, kliknąłem, ale nie gra, why not? A, w ten sposób. Jest. Gadamy z nim. Pogadałeś? Tak, i teraz mam Chen Kiki. Dobra, super. No to zrobimy. I jakiś taki tracking supply. Tak, tracking supply to w drugim miejscu będziemy musieli podlecieć. Dobra. Top. Biegnę przodem, jakbym wiedział gdzie! Opatrz, zatrzymałem się, nie wiedzieć czemu. Koniec się! Mistrzu Kuraku. Nie wiem co chciałem powiedzieć, ale było to ten. To było zbiorcze. Ten mistrz Kurak biega za mną, żebym mógł mówić w liczbie mnogiej. A zawsze lepiej brzmi Royal We niż zwykłe. Nie wiem, albo mam paranoję, albo drzewa się do mnie zbliżają. A teraz to mówić taki szał na te lisy. Wszyscy kupili te lisy i teraz wszyscy w lisach biegają. Widziałem screenshoty na tym, na Facebooku, na jonowym. Nie wiem, czy od Barusa, czy na zwykłym jonowym. No. Jakieś naście lisów na schodach ustawione, a ja ich hejcę. Hejcę całym mięciutkim futerkiem mojego kotka, który śpi. Nie wiem, gdzie śpi, ale słyszałem przed chwilą, jak ruszała przez sen. No ale się nie dziwię, śliczne są. Nie. No ty też masz, to teraz już nie musisz hejcić. Tak. Mam. Może sobie jeszcze później kupię więcej, żeby mieć na złe czasy. A moje słodkie zdjątka widziałeś? Tak! Courage Scroll? Może tak być. Mam więcej budków, więc ten. Dobra. No to teraz jeszcze idziemy po tracking supplies. Odpalę budki. Dobra,
Pol odpal, bo ja na kurę wsiadam. Bum. Będziemy traczyć supplies'y. Okej. Dzielnie przebieram małymi liśćmi łapkami, ale jednak nie dam rady. Kurka pozostała niezjedzona. Ale kiedyś ją dorwę. Przyczekam cię, przyczekam. Nie. I kurak zrobi tada. Długo takie bardziej pustynne tereny wejdziemy. O, to będzie klimat, lisi klimat. Aha, Bargest się świeci jakoś tak brutalnie na czerwono. Gdzie ty jesteś? A, tam na dole już. Okej. Ten nóżki jak on tupta po prostu. Teraz się cieszę, że zmniejszyłem buty danemu drypito, bo ma takie śmieszne małe nóżki. Przez to. No. Nie spadli z mostu? Oj, tam raz mi się zdarzyło. Raz. Nie mogliśmy mnie później wyciągnąć, co prawda przez pół odcinka, ale raz. No i jesteśmy już tak, tutaj więcej piasku, takie. Jest klimat. A, skakuj. Mam wrażenie, że tu jest trochę teren podobny do... Ale nie, dobra, wydawało mi się. Do tej instancji, którą próbowaliśmy robić na ostatnim odcinku. Pozdrawiamy Michała, któremu się chciało to oglądać. Tam było lamienia. Tam było zwiedzanie. Tak, i tej wersji będę się trzymał, ale nie, jest tu jakieś podobieństwo. Architektura może trochę taka, nie wiem. Mam wrażenie, że jestem jakby na wyrywkowych fragmentach tamtej instancji. Tylko jest tak mrocznie, jakby już było po, nie wiem, pseudoapokalipsie, czy co to tutaj ma być. Mówisz, że mamy ubić... Mam tego z jedynką brać, tak? Są trzy. Wszystkie biją brzydko. Tego z jedynką najlepiej jakbyś zatrzymał, żeby sobie stał w miejscu. A my będziemy bić dwa i trzy. Zatrzymać, czyli tym łańcuchem z kanona. Łańcuchem czy Restrain Cannon? Bo mam Binding Cannon i Restrain Cannon. Jedno immobilize na 9 sekund, a drugie... Deals damage and causes it become aether hold. To co kastujesz z kanona, ten łańcuch taki. Okej, dobra. Ten łańcuch rzutem, dobra. Strzelę ja łańcuchem w jedynkę, a potem bij trójkę. Dobra. Żeby nie pokręciłem. No to ja już zaczynam. No to dajesz. Tak, zaczynaj. Dobra. Pokręciłeś. Jak? No, w dwójkę? Nie strzeliłeś łańcuchem, tylko strzeliłeś tym. Aha. Że go podniosło do góry. A, czyli jednak to drugie. Oj tam, ale nie biło aż tak brzydko, żebyś nie dała rady. Czyli jednak łańcuch. Myślałem, że chodzi o Aetherhold. No, dobra. No, ile razy powtarzałam, że łańcuch? Łańcuch to nie jest Aetherhold. No ale łańcuch jest właśnie na tym drugim, siatka jest narysowana na tym, na tym, co mówiłaś, że łańcuch, dlatego myślałem, że okej, siatka, a tam jest łańcuch, to dobra, to łańcuch, to Aetherhold. Komunikacja. No właśnie, no ja wiem, nie ma, no. Au, biegnę. I to był ten? Tak, zrobili. Tak, zrobili. Aha! Nie, myślałem, że będziemy musieli takiej więcej ubić, to myślałem, że przy drugim się ten.
Rozgrzeszę. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze w Lost City jakieś rzeczy. Tu są grupówki i tu mamy jeszcze na Observation Post. No, to możemy sobie to jeszcze rozłożyć na te dwa odcinki, które mówiłam i jak skończymy te wszystkie niebieskie w Gelku, to się przeniesiemy na nową zonę. Czyli dobra. Wracamy do fortecy i oddajemy Tracking Supplies i kończymy. Okej, okay, czyli returnam, tak? Mhm. Okej. Okay. Returnujący lis! Ujacie! Wykup sobie Soulseeka od razu. A po co? Aha, bo ten mam. Żeby okay. Był krótszy cooldown, jak umrzesz? Dobra. Nie myślałem, że już mi zeszło całe to, ale to tylko mi z... Ale to trzeba wykupić experience, tak? Ten. No. Tam. Aha, bez różnicy gdzie. Na dobrą sprawę. Jej! I pani Richel? Tak. Bierz reporta, bierz, udław się. Dobra, możesz wziąć ten Mysterious Motives też. Dobra. I tyle. Tyle. To jakieś fajne miejsce i ten. To na następnym odcinku skończą nam się lisy. To złe jest. Niedobre. To kupimy sobie jeszcze. No. Trzeba będzie. Po tym numerze, co ja rano odstawiłem, to można. A no dobra, to ja ci dziękuję za to, że byłaś, tak? Dziękuję. Dziękuję wam Liseum, za to, że chciał wam się oglądać. Zapraszam do Dori na kanał, zapraszam na następny odcinek za tydzień. Tu się jakiś... Czekaj, jakaś akcja? A nie, bez akcji, no do widzenia. Dziękuję wam... Czekaj, slash bow. Tak? Jest takie coś, pewnie jest. Dziękuję za uwagę i hej! Do lisiego! Ty, nie ma slash bow w tej grze? No nie ma. Nie ma. Okej, okay, zdziwiłem się. Zazwyczaj to jest taki standard, że wklepuję nawet ten. Bo jest wave albo salut i na dzień dobry. A, to jest. I macham Richel, która jest dalej w budynku. Udajemy, że nie było tego?